To największa walka, jaka może odbyć się w tym sporcie. Jeżeli w ogóle się odbędzie, to przejdzie do historii. Tyson Fury zmierzy się z Oleksandrem Usykiem o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Już po prostu nie mogę się doczekać. Fury z Usykiem ma zmierzyć się w Arabii Saudyjskiej. Długo wyczekiwana walka o niekwestionowane Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej ma się odbyć 23 grudnia lub w styczniu 2024 roku. Król Cyganów ostatni pojedynek stoczył w grudniu 2022 roku. W 10 rundzie znokautował Brytyjczyka Dereka Chisore i obronił tytuł Mistrza Świata Federacji WBC w wadze ciężkiej. Pojedynek Fury-Usyk to najbardziej od lat wyczekiwana walka w boksie zawodowym. Podkreślam, sam się nie mogę doczekać. Usyk przez wiele lat odnosił sukcesy w kategorii junior ciężkiej, a w kategorii ciężkiej zadebiutował w 2019 roku. Od tamtej pory wygrał 5 pojedynków. W boksie zawodowym wygrał każdą z 21 walk. Jeszcze lepszy bilans ma Fury, który wygrał 33 z 34 pojedynków. Nierozstrzygnięte było tylko jego pierwsze starcie z Amerykaninem Deontayem Wilderem w grudniu 2018 roku. W grę muszą wchodzić ogromne pieniądze, to znaczy takie, które absolutnie nikomu się nie śniły. Brytyjczyk, do którego należy pas federacji WBC, ogłaszał przejście na sportową emeryturę, ale już kilka razy wspominał, że zmiana decyzji oczywiście wchodzi w grę i co jakiś czas tę decyzję zmieniał. Z kolei Usyk, czempion organizacji WBO, WBA i IBF, w sierpniu po raz drugi pokonał Brytyjczyka Antonego Joshua i nie ukrywał zainteresowania pojedynkiem z Królem Cyganów. Ostatnim bokserem, który posiadał jednocześnie wszystkie tytuły Mistrza Świata w wadze ciężkiej, był Lennox Lewis w latach 1999-2000. Evander Holyfield uważa, że Tyson Fury wyszedłby zwycięsko z konfrontacji z Oleksandrem Usykiem. Fury pokazał, że jest świetnym pięściarzem. Spośród wszystkich to on najlepiej potrafi się przystosować tak, by stać się lepszy. Prawda jest taka, że nikt go nie pokonał. Nie widzę Usyka wygrywającego z nim. Nikomu to się nie udało i dopóki się nie uda, to skąd wiadomo, że jest to możliwe? Jeśli nikt cię nie pokonał, to nie wiadomo, czy jesteś w stanie przegrać. Tłumaczył swoje stanowisko były czempion, o czym zresztą pisze portal ringpolska.pl. Swoją drogą, świetną robotę robicie. O starcie i szansę ekspertów zapytał też Super Express. I tak, Krzysztof Głowacki stwierdził, że Fury wieszałby się na Usyku i zamęczyłby go tak jak Wildera. Damian Wrzesiński przyznał, że jest fanem Fury'ego, podoba mu się jego nieszablonowy styl boksowania, wspaniała praca nóg, jak na takiego olbrzyma, no i zwariowany charakter. Jego ostatnia wygrana nad Wilderem była ringową wojną, jakiej dawno nie widzieliśmy i to było świetne widowisko, to prawda. Lubi też boks Usyka, ale zdecydowanie w tej walce jest za Furym. Maciej Sulęcki przyznaje też, że faworytem w tej walce będzie bez wątpienia Fury. W tej roli stawia go jego niekonwencjonalny styl walki, spryt, no i przede wszystkim umiejętność wykorzystywania niebywałych gabarytów, bo Fury naprawdę jest ogromny. Łukasz Różański nie skreślałby Usyka i tak naprawdę to stawia pół na pół w tej walce. Fury jest większy, cięższy, mega niewygodny, ale Usyk to profesor i to byłaby ciekawa walka. Sam Fury straszy z kolei. Kiedy dotrę do Usyka, zostanie zmiażdżony. Nie sądzę, żeby był wystarczająco silny, by przyjąć cios. Jako amator Usyk był w wadze średniej, a ja w wadze ciężkiej. To wyzwanie, bo będzie biegał przez cały wieczór, ale ja go dopadnę i zmiażdżę, kiedy do niego już dotrę. I tu jest powód, dla którego ta walka będzie naprawdę super ciekawa. To będzie zderzenie Dawida z Goliatem, choć Dawid, czyli Usyk, wcale taki mały i bezbronny nie jest. Usyk jest zwinny, jest inteligentny, a pod płaszczykiem takiego zabawnego gościa kryje się naprawdę duch zabijaki. Fury z kolei jest duży, jest bardzo duży. Jest jak ciężki samochód z bardzo mocnym silnikiem, albo jego cios to jak zderzenie z pociągiem. Jeżeli jesteście fanami filmu Rocky, tak jak ja, to mam wrażenie, że właśnie to zobaczymy w tej walce. A wy jak uważacie? Kto wygra starcie Fury kontra Usyk? Ja nazywam się Jarema Jamrożek, to jest kanał Na Jaremu. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby dawać dzwonki, żeby komentarze wpisywać, jeżeli jest jakiś temat, który was interesuje. Tutaj mówię o wszystkim, co związane ze sportem i rzeczami dookoła sportu. Generalnie to, co jest po prostu najciekawsze, mam nadzieję. Na razie to tyle. A, i zaglądajcie do mojej zakładki Shorts, bo tam zdecydowanie najwięcej się dzieje. Jeżeli uda mi się utrzymać to tempo, które trzymam od jakiegoś czasu, to codziennie coś nowego tam się pojawia. Różne ciekawostki sportowe. Na razie to tyle i do zobaczenia.
Subskrybujcie kanał.